historii polskiego sportu jest wiele pięknych momentów. Jeden z nich chciałbym Wam przypomnieć w tym filmiku. 14 czerwca, rok 2014, Magdeburg. Rewanżowy mecz polskich piłkarzy ręczny przeciwko Niemcom w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten mecz będzie początkiem wielkiego sukcesu polskiego szczypiorniaka. Ale po kolei. W pierwszym meczu w wypełnionej po brzegi Ergo Arenie Polacy po wyrównanym meczu pokonali Niemców 25-24. W rewanżu staliśmy w teoretycznie lepszej sytuacji, lecz do przerwy przegrywaliśmy 14-10. W drugiej połowie lider polskiej drużyny Michał Jurecki wziął sprawy w swoje ręce i po pięknej walce wygraliśmy w Magdeburgu 29-28, eliminując Niemców, którzy mieli nie zagrać na drugim z rzędu wielkim turnieju. W fazie grupowej trafiliśmy na Danię, Argentynę, Arabię Saudyjską, Rosję i Niemcy, którzy awansowali na turniej za pomocą dzikiej karty przyznanej przez Federację IHF z powodu braku udziału w turnieju Australii. Zajęliśmy trzecie miejsce w grupie, przegrywając z Niemcami i Danią, wygrywając zaledwie jedną bramką z Argentyną i Rosją i wysoko pokonując outsidera Arabię Saudyjską. Szwedzi nie byli zadowoleni z trafienia na Polaków w 1/8 finału, tym bardziej, że musieli sobie radzić bez swojego najlepszego zawodnika, Kima Andersona. Był to pierwszy mecz na tle mocnego rywala, w którym Polacy narzucili swój styl i tempo gry. Jednak gracze ze Skandynawii walczyli o każdy centymetr boiska i do przerwy to oni schodzili z jedną bramką przewagi. W drugiej połowie nasza szczelna obrona zmuszała Szwedów do rzutów z nieprzygotowanych pozycji. W ataku wyróżniali się bracia Jureccy, którzy rzucili po 5 bramek. Polska pokonuje reprezentację Szwecji 24-20 i przechodzi do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Na drodze do półfinału stała Chorwacja. Był to dla nas niewygodny rywal, nie wygraliśmy z nimi od 2008 roku. Chorwaci swoją siłę opierali na Domagoju Duvnjaku, jednym z najlepszych szczypiornistów świata. Czterech Chorwatów grało wówczas w Vive, więc świetnie znali polskich zawodników. Początek to twarda gra obu drużyn w obronie. Polska, która dobrze rozgrywała piłkę za sprawą Mariusza Jurkiewicza, starała się konsekwentnie grać w ataku i szukać na kole skutecznego Kamila Sypszaka. Do przerwy mamy dwie bramki przewagi. O wiele gorzej zaczynamy drugą część spotkania, gdzie przez 10 minut rzucamy tylko jedną bramkę, a Chorwaci aż 5. Ostatnie 5 minut meczu to popisowa gra Polaków w obronie i interwencje niezawodnego Sławka Szmala. Po meczu pełnym walki eliminujemy faworytów do medali 24-22. W półfinale trafiliśmy na Katar, który nigdy nie zaszedł tak daleko. A co więcej, w historii piłki ręcznej nie zdarzyło się, żeby medal Mistrzostw Świata zdobyła drużyna spoza Europy. Oryginalności tej reprezentacji odmówić nie można. Katarczycy w swoim składzie mieli kolejno Czarnogórców, Bośniaka, Serba, Hiszpana, Francuza i Kubańczyka. Z pewnych źródeł wynika, że za sezon gry w reprezentacji Kataru mieli dostawać kwotę siedmiocyfrową. Katar nie tylko kupił doświadczonych trenerów i zawodników, kupił także kibiców. Grupie fanów hiszpańskiego klubu płacili za głośny doping. Podopieczni Michela Biglera stanęli przed wielką szansą i wyszli bardzo zmotywowani. Koncertowo grał Michał Jurecki, na którego sposobu nie mieli katarscy bramkarze. Później jednak to Rafael Capot bombardował naszą bramkę i do przerwy przegrywaliśmy 13-16. W drugiej połowie główną rolę zaczęli odgrywać sędziowie, którzy już w poprzednich meczach gwizdali na korzyść gospodarzy. Nie zauważali oni błędów technicznych, fauli, a nawet rzutów oddanych po przekroczeniu linii pola bramkowego katarskich zawodników. Zauważali oni natomiast błędy techniczne Polaków, które nawet nie miały miejsca. Mimo to Polacy starali się walczyć ze wszystkich sił, ale co można zrobić, gdy gra się 7-9? Polska przegrała w półfinale i straciła szansę na upragnione złoto. Ironiczne brawa dla arbitrów po meczu mówią wszystko o tym spotkaniu. To jednak nie był koniec przygody Polaków na tym turnieju. Po morderczych meczach czekał nas mecz o trzecie miejsce z obrońcami tytułu, reprezentacją Hiszpanii. Spotkanie toczyło się w zupełnie innym tempie niż na przykład te na początku turnieju. Obie drużyny były mocno zmęczone. Do przerwy mieliśmy remis 13-13. Drugą połowę lepiej zaczęli Hiszpanie, wyszli na 4 bramki przewagi i konsekwentnie ją utrzymywali. Od 50 minuty Polacy zaczęli odrabiać straty. W 58 minucie Rivera wykorzystuje rzut karny i jest 22-24 dla Hiszpanów. Po chwili kontaktową bramkę rzuca Michał Szyba. Jest minuta do końca i Hiszpania ma piłkę. Sędziowie pokazują grę pasywną, po której Hiszpanie muszą rzucać. Jorge Maqueda rzuca i stało się to.
Messi! Francuzcy teraz wstają z miejsc, aby Polakom się to udało! 9-8 sekund do końca! To zdecyduje się na oddanie tego rzutu! Dogrywka, w której mogło stać się absolutnie wszystko. Po pierwszej części dogrywki na tablicy wyników widniał remis. W drugiej części zimną krew zachował Michał Jurecki i Kamil Sypszak, którzy wyprowadzili nas na prowadzenie, a Hiszpanie pomylili się w ostatniej akcji. Brązowy medal, który chyba każdy przed turniejem brałby w ciemno. Dla wielu z naszych reprezentantów był to na pewno najważniejszy medal zdobyty z reprezentacją kraju. To był jeden z ostatnich sukcesów polskiej piłki ręcznej. Były jeszcze Igrzyska Olimpijskie w Rio, ale to jest historia na inny film.